Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Tak, w końcu dojechały te usy dwójki do mojego sklepu dla poszukiwaczy, i dzisiaj stoję przed trudnym wyborem. Biorę jedną sztukę dla siebie i teraz nie wiem, czy 9calówkę, czy Deusa 2 z cewką 11 cali. Nie zobaczycie tutaj różnic za bardzo, bo te cewki są poukrywane. Reszta jest taka sama, identyczna w obu przypadkach. No i powiem Wam tak: jedna i druga jest kusząca, tak. Musimy sobie odpowiedzieć. Jeżeli stoicie przed takim samym wybor wyborem jak ja teraz, to musimy sobie odpowiedzieć, gdzie chcemy szukać, czego chcemy szukać, no bo to od tego właśnie zależy. I teraz tak, ja jestem wodniakiem. Cześć, jestem Michał, jestem wodniakiem. Nie tuptałem w wodzie już od tygodnia, no, czy tam 9 dni, ale jutro zamierzam to zmienić i to z Deusem Dwójką. No i teraz. Myślę, że ja wybiorę cewkę 9-calową, a teraz żeby nie rzucać e, słów, e, że tak powiem, bez e, jakiegoś poparcia, to postaram się uzasadnić, dlaczego 9-calową cewkę mam wybrał. Jestem wodniakiem, który chodzi zarówno w morzu, jak i e, w słodkiej wodzie, na przykład w kąpieliskach, właśnie w poszukiwaniu biżuterii. I dla mnie cewka 9 się idealnie nadaje do poszukiwań w kąpiskach słodkowodnych. Tam gdzie cyrkulacja wody nie jest taka jak w morzu, że wiecie mieli tym piaskiem, w morzu fanty spadają coraz głębiej. W słodkiej wodzie tak nie ma. No i raz, że w słodkiej wodzie nie ma takiego przemiału, czyli głębiej nie wpadają te fanty, Jakieś lepsze, no to jeszcze woda słodka tak nie zabiera śmieci. Tak więc jest wszystko, co wpadnie do wody, to co tam, gdzie wpadnie, ewentualnie parametrów obok, a nie jest wciągane na dno gdzieś tam e, do jakiegoś rowu mariańskiego, tak? No i właśnie w tym jest problem, że w kąpieliskach słodkowodnych e, wszystkie śmieci, wszystkie fajne rzeczy leżą na wierzchu od razu, tam gdzie spadły, więc jest dużo śmieci. Ale się o tych śmieciach zagaduje. Dobra, do sedna. Dziewięciocalowa cewka, czyli ta mniejsza, dużo lepiej będzie sobie w takich warunkach radzić, w słodkiej wodzie. Natomiast co ze słoną wodą? No bo tak jak wspomniałem, ja jestem wodniakiem, który chodzi i słodkiej, i słonej. A mianowicie w słonej wodzie jest inna sytuacja, bo tam im większa cewka, raz, że kąpieliska są dużo większe, co wiecie, potrafią mieć kilka kilometrów długości i wiecie, no lepiej się chodzi z dużą cewką. Większy teren można łatwiej zrobić. Dodatkowo cewka duża jest głębsza, zawsze trochę bardziej niż ta mniejsza cewka. Co to zmienia? Tak jak wspomniałem, że w wodzie słodkiej nie mieli 7 piasek, fanty są na wierzchu, tak w słonej wodzie, w morzu, tam gdzie jest sypki piasek, jest na odwrót. Przejdą fale, przyjdzie sztorm, odkryje gdzieś, gdzie indziej zakryje, wiecie, mieli się ten piasek, złoto jest dużo cięższe, spada na samo dno, gdzieś tam otchłani i potrafi być nawet pół metra w piasku. No i tu jest problem. Z małą cewką raz, że ciężko będzie Wam pokryć tak dużą plażę, że tak powiem parę kilometrów przejść nawet z cewką małą, to byście się zamachali w miejscu. Dwa, że jest dużo mniej śmieci, bo może wciąga te śmieci. Więc tych lekkich papierków, zrywek jest dużo mniej niż w kąpieliskach, w tym jednym miejscu. No i w trzy właśnie te fanty się zapadają coraz głębiej, tak więc duża cewka nam bardziej odpowiada. Ok, teraz mamy dylemat. Dziewiątka do słodkiej wody, czy 11 do morskiej? Ja wybieram dziewiątkę do słodkiej wody. Dlaczego? Bo jedenastocalowa cewka wcale nie jest największą cewką do deusa dwójki. Z tego co wiem, to będzie jeszcze przynajmniej 13 cali cewka. Eee, tak więc ja sobie wezmę, ale, ale nie można jej kupić w zestawie, przynajmniej na chwilę obecną. Tak więc ja sobie wezmę do ust dwójkę z małą cewką, dziewiątką i dokupię sobie w przyszłości trzynastkę do morza, dzięki czemu będę miał, moim zdaniem, optymalny zestaw mała do słodkiej, duża do słonej. Dobra, a gdzie wychodzicie? Na lądzie, a o tym nie mówiłem. No dobra, nie będę udawał coniaka, bo na lądzie nie chodzę za dużo, głównie po plażach. Yy, I nie będę tutaj zgrywał wszystko wszechwiedzącego, ale może podpowiem Wam chociaż trochę, a mianowicie. Pomyślcie, w których miejscach chodzicie, Czy tam jest duże zabrudzenie, czy małe. Jeżeli jest duże zabrudzenie, albo ten jest ciężko dostępny jakieś są krzaki, kolby, nie wiem, jakieś gęstwiny to tam może być lepsza mała cewka. Tak? Żebyście lepiej przemietali tam między krzeczkami czy między kolbami, łatwiej dojść było do, do jakiegoś miejsca. Więc tutaj bym polecił. W brudnych miejscach, trudno dostępnych, małą cyfkę. Natomiast, jeżeli chodzicie głównie po płaski, nie wiem, jakieś równe pola, równe jakieś tam łąki, lasy, bez jakichś tam gęstwin, i tak dalej, dodatkowo są to miejsca w miarę czyste, czyli tam nie ma, że tak powiem, dużego zaśmiecenia, to możecie mało kupić sobie jedenastkę. Albo tak jak ja zrobić, że kupiliście sobie dziewiątkę, do większego zabudzenia w przyszłości, dokupić trzynastkę i też będzie dobrze. Eee... Co tam jeszcze? Chyba wszystko powiedziałem. Ja jutro, a właśnie, moi drodzy, to, jest, to są takie, wiecie, moje przemyślenia na temat Deus dwójki, ale również będą pasować tak naprawdę do innych wykrywaczy. Dlatego jeżeli macie problem, jaką cewkę wybrać, to możecie się posiłkować spokojnie tym filmem. Jeżeli chcecie więcej informacji, bo ja jutro już skakuję pierwszy raz z na dwójką do wody słodkiej, będę tam sprawdzał czy mi się wszystko, że tak powiem podoba, czy coś mi się nie podoba, będę o tym mówił na bieżąco w miarę tak więc jeżeli byście byli ciekawi moich przemyśleń na temat tego sprzętu to zostawcie subskrypcję tutaj po prawej stronie na dole, taki przycisk subskrybuj zostawcie łapkę w górę możecie też zadawać pytania w komentarzach a postaram się wam odpowiedzieć okej okay. to co, ja się przedstawiłem już jako Michał e, tuptoholik Wodny tubtoholik, eee, A teraz będę robił to, co wszyscy mężczyźni bardzo, bardzo lubią, czyli składał swoje klocki Lego. I się z Wami żegnam, Do kolejnego. Ja skakuję. Jutro postaram się coś nagrać. Cześć. Hola, hola, Ringo. Chyba o czymś zapomniałeś. A, kurde, faktycznie. Słuchajcie, moi drodzy, zapomniałem Wam powiedzieć, co możecie znaleźć w środku. Pewno już to oglądaliście na innych filmach o Deusie 2. Ale ja jeszcze Wam tego nie powiedziałem, więc chętnie Wam to opowiem. A mianowicie standardowo nie będę się rozgadywał za bardzo. Stelaż, cewka, elektronika. Stelaż, cewka jest w środku, elektronika. Sławki bezprzewodowe, które są takie małe, one są, się łączą tutaj, wchodzą do takiego małego pudełeczka. Zobaczcie, jakie tyci, tyci. Jak się rozkładają, to te WS6, że tak powiem. E, są bardzo lekkie i nie będą Wam obciążać głowy. E, to. Co jest w standardzie jeszcze, że tak powiem, było wcześniej, czyli ładowarka i kable do ładowania. Takie standardowe rzeczy. To, co się zmieniło od Deusa Jedynki, o ile dobrze pamiętam, to to, że w dwójce mamy gratisowo, przynajmniej na razie, antenę do wody, taką specjalną, dzięki której będziemy w stanie naszym bezprzewodowym wykrywaczem wejść do wody i dalej działać, że tak powiem, w akcji. Dobra, rzeczy, które są... Ważne dla wodniaków na przykład, a mianowicie sławki. Sławki są bardzo ważne. E, tutaj mamy sławki kostne. E, na chwilę obecną, już te trochę poprzemierzałem sobie i powiem Wam tak, ja mam za duży caban. Bo mnie trochę uciskają, ale myślę, że to się zmieni. Jakie ponoszę kilka godzin, to myślę, że będą mnie mniej uciskać. No i właśnie to są rzeczy takie drobne, które mam zamiar Wam opowiadać, o których mam zamiar Wam opowiadać na filmach. Czyli jeżeli coś mi się podoba, to powiem, jeżeli coś mi się nie będzie podobać, to też powiem. Okej, okay, teraz mogę się w spokoju z Wami żegnać. <laughs> tak więc jeszcze raz do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać. Hej!